Nowy dzień, nowe możliwości, ale problemy bardzo często pozostają te same. Wstajemy zmęczeni, w złym nastroju, podpuchnięte oczy, zaleganie w górnych drogach oddechowych, jakoś tak bez nastroju, bez energii, puchną ręce, puchną nogi, czyli prawdopodobnie źle spaliśmy. Pytanie, dlaczego źle sypiamy? Myślę, że w dużej mierze to zła jakość powietrza, którym oddychamy. Jestem przekonana, że Państwo zdajecie sobie sprawę, że Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Tym niemniej pamiętajmy, na zewnątrz powietrze jest złe, ale w domu mamy jeszcze gorsze. Powietrze na zewnątrz odczyszcza się w sposób naturalny, samoistnie, bo mamy przestrzeń, rosę, wiatr. Wiecie, to wszystko, co powoduje, że powietrze się samo oczyści, a w naszym domu stała temperatura, stała wilgotność. Bardzo często nasze mieszkania wykonane są z materiałów nieekologicznych. Okna plastikowe, na podłogach leżą podłogi, które nie są z naturalnego drewna, tylko też jest to zwykle tworzywo sztuczne. Ściany malowane są farbami lateksowymi, które możemy zmywać, czyli nie oddychają. Albo na przykład tapety, też lubimy zmywalne, a pod tapetą jest klej, niekoniecznie ekologiczny. To wszystko powoduje, że powietrze w przeciętnym mieszkaniu jest kilkaset razy często gorsze niż na ulicy w godzinach szczytu. Dlatego musimy się zastanowić, co się dzieje w naszych mieszkaniach, co możemy zmieniać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, policzcie proszę, ile macie w domu różnych detergentów. Przeciętna gospodyni, która ma zamiłowanie do czystości, ma płyn do kuchni, do łazienki, do prania, do płukania, do białych, do kolorowych rzeczy, do mycia okien, do czyszczenia mebli. I powiem Państwu jeszcze bardzo ważną rzecz, to co tak ładnie pachnie. To, co uwalnia detergenty, są to związki bardzo małe, o wielkości poniżej 1 PM. One wchodzą w hybrydy z innymi związkami chemicznymi i będą wyniszczały nasze stawy, wątrobę, prowadzą do chorób alergicznych, do chorób nowotworowych. Trzeba się tego pozbywać z domu. Nasze babcie myły podłogi samą wodą, bo o podłogach dzisiaj będzie mowa, o sprzątaniu podłóg będę dzisiaj mówiła. Czysta woda i nie było alergii, a na pewno było ich znacznie mniej. Kiedy myjemy podłogę, zwykle robimy to tak. Do wody wlewamy nieco płynu i tą wodą z płynem myjemy powierzchnię. Co należałoby zrobić? Powinniśmy potem umyć ją jeszcze raz i jeszcze raz samą wodą, żeby wypłukać detergent. Porównajmy czynność na przykład do mycia ciała albo do mycia włosów, gdzie używamy szamponu czy mydła. Spłukujemy włosy kilka razy, ciało spłukujemy kilka razy, żeby już nie było detergentu. W przypadku podłogi tego nie robimy i to jest właśnie wielki błąd. To, co się ulatnia potem z tej podłogi, godzinami nas po prostu zatruwa. Ktoś mówi, ale tu pięknie pachnie świeżością. Nie pięknie pachnie świeżością, tylko śmierdzi chemią. I dobrze jest, kiedy będziemy nazywali rzeczy po imieniu. Nowy dzień. Nowe możliwości i nowe rozwiązanie. Jestem przekonana, że zwróciliście Państwo uwagę na urządzenie, które stoi obok mnie. Nowy produkt marki Filipiak Milano. Sięgnę po niego i powiem, co mnie cieszy. Po pierwsze, to widać, jest bezprzewodowy. Istotne bardzo, bo jeśli nie mamy kabla, to nie mamy ograniczeń. Powiedziałam, że będziemy dzisiaj mówili o sprzątaniu podłóg na sucho i na mokro. Bezprzewodowy i jak zauważyliście, jedną ręką siedząc mogłam go swobodnie podnieść, jest stosunkowo lekki, waży niewiele ponad 4 kg, więc nawet osoby, które mają problemy kostno-stawowe albo wiecie, nie do końca mają dużo siły, będą sobie z nim radziły doskonale. W instrukcji mam napisane 3 w jednym, a ja Wam powiem więcej, 4 w jednym. I po kolei może omówię funkcję. Rzecz jasna, do każdego urządzenia dołączona jest instrukcja, bardzo czytelnie napisana, ale niektórzy nie lubią czytać instrukcji, więc o najważniejszych funkcjach opowiem. Jak to urządzenie działa, jakie ma funkcje? Po pierwsze odkurza podłogi, dywany, wykładziny. Po drugie zmywa. Możemy zmywać z detergentem lub też bez. Ja proponuję, nie używajmy detergentów. Dlaczego? Bo to urządzenie ma trzecią funkcję, funkcję sterylizacji. Nie potrzebujemy detergentów. Moc tego urządzenia jest bardzo duża. Z tyłu znajduje się akumulator, który napędza do pracy urządzenie przez blisko godzinę. Jest bezprzewodowy, tak jak mówiłam, wobec czego możemy sprzątnąć mieszkanie, ale też balkon, taras czy na przykład klatkę schodową. Tak jak powiedziałam, będziemy sprzątali i na sucho, i na mokro, więc naprawdę wszystkie te atrybuty są istotne.
Urządzenie jest wyposażone w dwa pojemniki. Jeden jest na wodę czystą, drugi na wodę brudną. Z przodu urządzenia znajduje się ciekłokrystaliczny wyświetlacz, na którym są ważne informacje i jeszcze ciekawa rzecz. Urządzenie mówi. Uruchamianie urządzenia. Tryb eko. Napełnij zbiornik na czystą wodę. To urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Posiada funkcję przewodnika głosowego. Jeśli ktoś go nie potrzebuje, po prostu może go wyłączyć. Jak widzicie, urządzenie ma układ pionowy. To bardzo wygodne. Dla osób, które sprzątają, nie muszę dużo tłumaczyć. Wiecie, że w ten sposób jest łatwiej. Bardziej poręcznie odciążamy kręgosłup. Naprawdę świetnie się sprząta. W górnej części znajduje się włącznik i wyłącznik i możliwość ustawienia takiego systemu turbo. Jeśli się będziemy mierzyli z większym zanieczyszczeniem, przez chwilę włączamy ten tryb turbo. Natomiast na dole jest taki przełącznik, którym dozuje się wodę, kiedy sprzątamy na mokro. No właśnie, wodę. Z tyłu znajduje się zbiornik na wodę czystą, a z przodu znajduje się zbiornik na wodę brudną. Mówiąc woda brudna, mam na myśli, że wpadną tam zanieczyszczenia po pierwsze, a po drugie myjemy brudną powierzchnię. W trakcie pracy urządzenia będziecie Państwo zerkali na wyświetlacz, który znajduje się z przodu i wtedy wiecie, na ile jest naładowana bateria, czy jest wystarczająca ilość wody, czy działa dezynfekcja lampą UV. Wszystkie te informacje są bardzo czytelne. Za chwilę pokażę go Państwu, jak pracuje, więc może napełnijmy go wodą. To jest zbiornik na wodę czystą. Odkręcamy i wlewamy wodę, czystą wodę z kranu, mniej więcej pół litra. Nie musi być zawsze pełne, to zależy z czym się będziecie mierzyli, z jakim obszarem do umycia. Wkładamy, dociskamy. Zbiornik na zanieczyszczenia, bardzo prosto się demontuje, zobaczcie. Tu jest taki przycisk, należy przycisnąć. I to, co jest ciekawe, nieważne, czy tu będzie na sucho sprzątane, czy na mokro, bardzo łatwo się usuwa zanieczyszczenia. W górnej części znajduje się filtr. Jest to dwuetapowy filtr, siatkowy i HEPA. I ten HEPA jest istotny dla osób, które mają alergię, czyli prawie dla nas wszystkich. Zobaczcie Państwo, co jest w środku, pokażę, bo mi się to podoba. Takie coś, takie niby nic. Taka siateczka, ale jeśli w pojemniku na przykład z wodą, poza wodą jeszcze jakieś, mamy włosy, sierść, jakieś paprochy, coś co mogłoby jakoś nie chcieć wyjść, to w ten sposób łatwo usuniemy zanieczyszczenia. Oczywiście zawsze po sprzątaniu dobrze jest wylać wodę, opłukać pojemnik, osuszyć i dopiero wtedy zamknąć, żeby po pewnym czasie nie pojawiło się jakieś nieprzyjemne zapachy. Ale to jest wszystko opisane w instrukcji i na pewno sobie z tym poradzicie doskonale. Wkładamy, proszę bardzo, bardzo proste. Jesteśmy prawie przygotowani do pracy. Na początku odkurzenie dywanu, to przy okazji zademonstruję Państwu, jak się łatwo zmienia szczotkę, czyli z tej strony. Możemy tu sobie ją wyjąć. Przekręcam. O, mogę pokazać, bo ona jest taka fajna, milusia. Taka jest mięciutka, a te czerwone punkciki to jest to, co będzie nam czyściło fugi. Fajne, podoba mi się. Proszę, i teraz instalacja drugiej szczotki. Słowo instalacja może jest nieodpowiednie, bo to jest po prostu włożyć i brać się do pracy. Gotowe. Idziemy, mój przyjacielu, do pracy. Mamy tutaj bardzo ładny dywan. Zobaczycie Państwo, jak to działa. Możemy sobie pomóc nogą po prostu, żeby go tak przełamać swobodnie. I włączamy funkcję odkurzania. Bardzo przyjemnie. Nie jest za głośno, uważam. Fajnie, podoba mi się. W trakcie, tak jak powiedziałam, mogę włączyć tryb turbo, a ten dywan w zasadzie jest teraz dość czysty, czyli takiej funkcji teraz nie wykorzystuję, bo nie ma potrzeby. Teraz zmieniamy szczotkę i pokażę sprzątanie i odkurzanie drugą szczotką, czyli na sucho i na mokro, ale przy wykorzystaniu funkcji zmywania. Zademonstrowałam odkurzanie powierzchni twardej na sucho, a teraz na mokro. I jeśli chcę odkurzać na mokro, na początku muszę ten przycisk na dole przycisnąć przez około 8 sekund, ponieważ musi dotrzeć woda
tam, gdzie powinna, czyli do nakładki. Więc przyciskam, włączam, przyciskam tutaj. Zobaczcie Państwo, odkurzałam i myłam. Mogę śmiało powiedzieć, że się bawiłam, bo to nie wymagało większej pracy. W zasadzie 2 m2 podłogi i to, co jest niebywałe, ta woda jest naprawdę brudna. A byłam przekonana, że podłoga, którą myję, jest prawie czysta. Absolutnie fantastyczne urządzenie, bardzo ułatwi nam życie. Odstawiam urządzenie na bazę, bo chcę, aby się umyło i wysuszyło. Ale przy okazji doładowuje się bateria, a my ją możemy doładowywać wielokrotnie i nie zawsze musi być naładowana do końca. Także po wykonanej pracy odstawiam i włączam mycie. To mycie jest bardzo ważne. Po pierwsze umyje się i wysuszy szczotka, natomiast przy okazji myje się wewnątrz rura, więc korzystajmy z takiej funkcji. Tu jest stosowny przycisk. Uwaga, włączam. Myje się. Myje się bardzo dokładnie, naprawdę. To świetnie, że ktoś myśli za nas, za mnie. Tam, gdzie nie muszę, mogę się zdać na technikę. Umył się, wysuszył się. Teraz wyleję tą wodę, osuszę. Czyli zrobię wszystko zgodnie z instrukcją. Zachęcam Państwa, zapoznajcie się z instrukcją, ale de facto wszystkie czynności są bardzo intuicyjne. Wszystko jest napisane w języku polskim. Będziecie się płynnie poruszali. Trochę zabawy, ale przede wszystkim wykonana praca. Taka praca, której nikt za nas nie zrobi. Drodzy Państwo, jest odkurzone, umyta podłoga, zdezynfekowana. Samo się urządzenie umyło. Prościej już się nie da. Takie urządzenie ogromnie rekomenduję dla osób, które prowadzą dom i chcą mieć czysty dom, bezpieczny, bez detergentów. Bardzo polecam takie urządzenie dla osób, które mają dzieci, szczególnie małe dzieci. One spędzają naprawdę dużo czasu na podłodze i są narażone bardzo na to, co się na tej podłodze będzie znajdowało. Bardzo polecam takie urządzenie dla osób, które mają zwierzęta domowe. Ja mam 2 psy i kota i wiem, że pies, który przychodzi po spacerze, przynosi bardzo dużo na swoich łapkach zanieczyszczenia, ponadto sierść i to wszystko, co się przydarza przy zwierzakach. Polecam każdemu. Wspaniałe urządzenie. Polecam ze szczerego serca. Jestem przekonana, że w moim domu będzie bardzo często używane.